Dobrze, czyli mamy utworzone nasze osie. Przechodzimy do modelowania naszej konstrukcji hali. Zaczniemy od wykonania pierwszej ramy. Będzie to rama wykonana w osi A, pomiędzy osiami 1, 2. Zaczynamy od prowadzenia z prawego paska wyboru opcji pręty. W związku z tym, że pierwszymi elementami będą słupy, wybieramy tutaj typ pręta słup oraz przekrój. No w tej chwili jest to właśnie przekrój, tutaj mamy przekrój IP500, który w zasadzie chcę zastosować, ale pokażę Państwu, jak wybrać ewentualnie inny przekrój, bądź w sytuacji, jeżeli z tego rozwijanego menu nie będzie dostępny profil IP500, wtedy wprowadzamy sobie ten przekrój z bazy, z katalogu profili. Wybieramy dwuteowniki z rozwijanej listy rodziny, wybieramy IP, szukamy 500, dodajemy 500, klikamy dodaj. W związku z tym, że profil już istnieje, program pokazuje informację, że czego zastąpić. Chcemy go zastąpić. Profil jest dostępny. Teraz chcemy wprowadzić początek i koniec naszego słupa. Są dwie drogi. Pierwsza droga polega na bezpośrednim zaznaczaniu punktu początkowego i końcowego na naszych przygotowanych wcześniej osiach. Drugi sposób jest to wprowadzenie bezpośrednio z poziomu klawiatury, współrzędnych początku i końca danego pręta. No, dla mnie osobiście dużo łatwiejszym sposobem w tej chwili jest korzystanie z tej pierwszej opcji, czyli klikanie po prostu punktu przecięcia osi. W zasadzie po to sprowadziliśmy te osi, aby teraz z nich skorzystać. W związku z tym, jako punkt początkowy potraktujemy przecięcie osi A z osią pierwszą. Jako punkt końcowy przecięcie poziomu 6 plus 6 z osią A i osią 1. Uzyskaliśmy w tej chwili pręt, typ pręta słup o długości 6 metrów, z węzłem początkowym 1, z węzłem końcowym 2 na poziomie plus 6. Dobrze. Teraz musimy przejść do stworzenia drugiej strony naszej ramy, czyli wprowadzenia drugiego słupa. Ja z reguły korzystam zawsze z opcji edycji istniejących już elementów, to znaczy staram się je rozkopiowywać, obracać, odbijać. Jednym słowem wykorzystać wszystko, co już wprowadziłem. Raczej unikam ponownego wprowadzania bezpośrednio z menu z listwy, z opcji pręt. Dobrze, w takim razie przechodzimy do skopiowania tego słupa z przecięcia osi 1A do przecięcia osi 2A. Mamy w tej chwili dwie drogi. W związku z tym, że nasza ściana szczytowa, co powiedzieliśmy na początku, w osiach ma 24 metry, więc przesunięcie tego słupa możemy wykonać poprzez wprowadzenie tak zwanego wektora translacji, który jest opisany naszymi trzema współrzędnymi x-ową, y-ową i z-ową. W związku z tym, że nasze przesunięcie następuje tylko i wyłącznie w kierunku x-owym, zgodnie z globalnym układem współrzędnych, prawidłowy zapis tej operacji powinien wyglądać tak. 24, średnik 0, 0. Czyli przesuwamy 24 metry w kierunku plus x, czyli w kierunku zgodnie z globalnym układem współrzędnych. W osi y-owej i z-owej zostajemy na tych samych poziomach. Dalej możemy ten słup skopiować bądź przesunąć, w związku z tym, że ten słup również nam jest potrzebny w osi pierwszej, używamy opcji kopiuj. Klikamy wykonaj. W tej chwili program skopiował nasz słup i automatycznie nadał mu kolejną numerację węzłów. Czyli w tym momencie mamy dwa słupy o węzłach 1-2 i drugi słup o współrzędnych 3-4. W tej chwili chcę również zamodelować rygle naszej ramy. Jak to zrobić? Możemy bawić się tutaj również wpisywanie współrzędnych poszczególnych elementów.
początkowych, końcowych. Ja natomiast postaram się to zrobić trochę prościej, wykorzystując pomocnicze linie z funkcji prędkość. W tej chwili rysuję sobie pręt zaczepiony na dwóch końcach naszych słupów. Zaznaczam go, używając po raz kolejny opcji kopiuj, przesuń. Tylko tym razem nie określam tego wektora przesunięcia, tego wektora translacji w klawiatury, a dokonuję tego poprzez kliknięcie na szosie. Klikam pierwszy punkt, ruszam wyżej, program automatycznie sczytał, że chcę dokonać translacji przesunięcia tego pręta o współrzędnej zetowej 1 metr. Klikam. W związku z tym, że była zaznaczona opcja kopiuj, więc pręt został skopiowany. Stary pręt usuwam. Zaraz wytłumaczę Wam, po co w ogóle ten zabieg. Po raz kolejny uruchamiam opcję pręt. Klikam na górę słupa po prawej stronie. Jak widzicie, w tym momencie zadziałało przyciąganie do środka naszego pręta i ten sam krok robimy do drugiego słupa. Także odpowiedź jest oczywista, po co była mi tabelka. Tabelka była mi po to, aby później, używając funkcji przyciągania, znaleźć dokładnie punkt przecięcia, symetrię punkt przecięcia naszych rygli, tym samym punkt kalenicy. Jak widzicie, w tej chwili otrzymaliśmy naszą pierwszą ramę. Możemy również użyć tutaj szkicu profili, aby obejrzeć ustawienie tych profili. To jest dokładnie ustawienie, które mnie interesuje. Jak widzicie, no, w związku z tym, że to jest program obliczeniowy, nie żaden program do rysunków warsztatowych bądź jakichś montażowych, założeniowych i tak dalej. No, program w taki trochę trywialny sposób prezentuje te elementy, aczkolwiek bardzo czytelny. Czyli nie mamy tutaj jakby dociągniętych tych elementów. No, elementy są zaprezentowane w taki właśnie sposób, ale na potrzeby naszych obliczeń jest to jak najbardziej wystarczające. Nic bardziej dokładnego nie jest nam potrzebne.